Cześć, zapraszam Was do treningu upper body, czyli ćwiczymy dzisiaj górę. Przygotujcie sobie hantelki 2-3-4 kg w zależności od Waszych możliwości. Ja proponuję 2-3 kg, będzie ok. Pamiętajcie, żeby wykonać rozgrzewkę. Ćwiczenia będziemy wykonywały w rozliczeniu czasowym 45 sekund na 15 sekund przerwy. W trakcie przerwy będę pokazywała drugie, kolejne ćwiczenie. Wy natomiast postarajcie się truchtać. Ma jakieś 15 sekund i będziemy startować. Zaczynamy w ten sposób. Hantelki chwytamy nachwytem. Będziemy kierować górę i dół. Zaczynamy start. Do siebie odkręcamy hantelki góra. Wdech nosem, wydech ustami. I cały ruch płynny, góra i dół, góra i dół i cały ruch. Hop. Plecy wyprostowane, brzuch napięty, spinamy mięśnie brzucha. Hop. Plecy, staramy się skupić na trenowanym mięśniu, czyli teraz skupiamy się na górze, na barkach i wydech, góra i dół, góra i dół, góra, dół. Jeszcze 3, 2, 1 i luz. Delikatnie przyklękamy. Możecie to też zrobić w staniu, ale możecie też sobie uklęknąć. Chwytamy oba hantelki i będziemy wykonywać ćwiczenie na mięśnie. Triceps, wypychamy górę. Łącz się blisko głowy. Wydech. Staramy się nie ruszać ramionami, czyli to nie jest taki ruch, hop, tylko spinamy mięśnie brzucha. Łokcie są blisko głowy. I cały. Wydech i wdech. Jeżeli dwie hantelki są dla Was za ciężkie, zawsze możecie zmienić na jedną. W zależności, jaki ciężar hantelek macie. Wydech. Jeszcze. 9 sekund. Mocny triceps. Jest to ten mięsień, na którym musimy troszkę mocniej popracować. Zostawiamy jedną hantelkę w dole. Obie ręce góra. I będziemy sobie przekładać hantelkę z ręki. I ściągamy mocno łopatki, byśmy chciały spiąć mocno z tyłu plecy. Do drugiej ręki i ściągamy. Ona będzie nam leciała, ale chodzi o to, żebyście ją mocno, fajnie trzymały. Hop. Hop. I ściągamy. Ściągamy. Jeszcze. Starajcie się robić tak, żeby te ręce szły równo. Żeby ta hantelka nie przeciążała. I do z końca ruchu spinacie mocno mięśnie pleców. Wydech. 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 Jeszcze 7 sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i luz. Bierzemy drugą hantelkę i wykonujemy delikatny opad w tułowie. Hop. I będziemy kierować rękę do boku i kierujemy ją. Najpierw szeroko obie ręce, a następnie delikatnie odwracamy dłonie, tak jakbyśmy chciały koniuszkami palców też do góry. Wracamy i równo i odwracamy koniuszkami palców. Hop, góra i koniuszkami palców. Do tego ćwiczenia obciążenie może być znacznie mniejsze, dwukilowe, nawet kilogramowe będzie ok. Hop. I odwracamy i szeroko. I teraz zwrócone takim delikatnym półkiem do góry. Taką literkę V. Hop i góra. Hop i jeszcze. Góra. Pyk. Hop. Super. Przyklejamy łokcie. Hop. Do ciała. I będziemy wykonywały biceps półokręgiem do fałki. Hop i hop.
triceps, biceps, biceps. Hop. Wdech nosem, wydech ustami. Hop. Do siebie i szeroko do boku. Do siebie i w fałkę. Hop. Wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Hop. I hop. I jeszcze, jeszcze. Raz. Chwila, 12 sekund. Silne ręce. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. I luz. Zostajemy w takiej literce V. Trzymamy mocno. Kierujemy do góry. Ale cały czas ręce są delikatnie ugięte. Wracamy. Łączymy mocno łopatki. Góra i dół. Tutaj Was troszkę zaboli. Hop. Ciach. Raz i ściągamy plecy. Hop, ściągamy. Jeszcze. I ściągamy. Brzuch napięty. Cały czas pracują ręce. Góra i ściągamy. Góra i ściągamy. Jeszcze chwila. Sekund. Wolno. 10. Jeszcze. 5. 4. Super. Delikatnie rozluźniamy. Teraz będą obie ręce szły bokiem do góry i do przodu. Dobrze? Taki płynny ruch. Góra i przód. Hop, delikatnie rozluźniamy, powinnyście już fajnie poczuć ramiona i go. Raz, dwa. Raz, dwa. Bokiem w górę, przód. Bokiem w górę, przód. I cały czas. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz i dwa. Plecy proste, brzuch napięty, nie przestajemy. Góra. I przód. 20 sekund, dziewczyny. 15. Jeszcze chwila. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Super. Rozluźniamy. Och, delikatnie teraz powinny już ręce poczuć. Powinniście. Teraz delikatna opad tułowia i ściągamy wąsko, ściągamy szeroko, dobra? Wąsko łączymy łopatki i góra szeroko. I szeroko. Wąsko, szeroko. Wąsko, łączymy łopatki. Hop. I góra. Przy takich ćwiczeniach nie ma gdzie się spieszyć. Tutaj skupiamy się na ruchu, na dobrym spięciu mięśni. Hop. Tutaj nie ma miejsca na pośpiech. To nie są interwały, tylko ćwiczenia kształtujące. Góra i dół. Hop. Jeszcze dwa. I luz. Super. Teraz dziewczyny, schodzimy w dół. Jedna hantelka. Będziemy kierować hantelkę do boku i góra, ręka bokiem do góry. I go. Raz. Go. Wydech. I góra. Nie spieszymy się. Hop. Wydech. Na boku. I bok. I góra.
super, dokładnie to samo na drugą stronę. Hop. Bierzemy hantelkę. Ustawiamy się, brzuch napięty, schodzimy dół i górę. Dół i górę. Wy też się skupcie na ruchu. Mocno i wysoko do góry. Bok do linii barków w górę. Bok, linia barków. Bok, linia. Bok, linia barków. 8 sekund. Jeszcze 3, 2, 1. Pompki będziemy wykonywały na zmianę. Szeroką pompkę, można spokojnie na kolanach i wąską. Ważne jest, żeby starać się ją zrobić poprawnie. Zaczynamy od wąskiej. Pięty brzuch, plecy proste, brzuch napięty. Schodzimy dół. Odpychamy się w górę. Odwracamy ręce szeroko. Dół i górę. I wracamy. Wdech i z wydechem. Dół. I górę. I szeroko. I wąsko. Dół. I górę. I szeroko. Wolno. Zatrzymujemy się tuż pod podłogą. Przed podłogą. Hop. Dół. I górę. I szeroko. Dół. I górę. I jeszcze jeden wąski. Dół. I górę. I los. Dziewczyny, fajnie by było wykonać taki trening w 3 rundach, ale cały plan podam Wam w rozpisce. Buźka!